8 lutego witam Was drodzy słowami, które na dziś przygotował dla nas przewodnik z Biblią na co dzień. Słowa te czytam w psalmie 33 oraz w pierwszym liście apostoła Pawła do Tesaloniczan. W psalmie 33 w 21 wierszu tak czytamy. W Panu raduje się serce nasze, bo zaufaliśmy Jego świętemu imieniu. Zaś w pierwszym liście apostoła Pawła do Tesaloniczan w piątym rozdziale, w szesnastym i siedemnastym wierszu, te znajdujemy słowa: Zawsze się radujcie, bez przystanku się modlicie. I muszę Wam, drodzy, powiedzieć, że zawsze miałem problem z tym fragmentem tego listu apostoła Pawła. Dlatego, że wydawało mi się, że Paweł żąda od nas rzeczy no, niemożliwej, bo przecież no, niemożliwe jest to, by zawsze się radować bo przecież w życiu człowieka są też chwile smutku, chwile zwątpienia. Czy możliwe jest to, by bez przystanku się modlić? Ale, drodzy, myślę, że Paweł nie żąda od nas i nie żądał od tesaloniczan, ale Paweł i tesaloniczanom, i nam daje wskazówki ze Te Tesaloniczanie to jedni z pierwszych chrześcijan, jedni z pierwszych tych, którzy uwierzyli, że pójście za Jezusem Chrystusem to droga nadziei, Droga ku życiu. I na końcu pierwszego listu apostoła Pawła do tego zboru w Tesalonice, Paweł daje zestaw bardzo krótkich rad. Można powiedzieć takich wskazówek, których zawsze można się chwycić, o których zawsze można pamiętać. Baczcie, aby nikomu złem za zło nie oddawać, ale starajcie się czynić dobrze nawzajem, sobie nawzajem i wszystkim. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie. Ducha nie gaście, Proroc nie lekceważcie. Wszystkiego doświadczajcie. Co dobre, tego się trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju zła zdala się trzymajcie. Można powiedzieć: prosty zestaw rad dany Tesaloniczanom, dany i nam. Byśmy potrafili wiedzieć, czego i jak mamy się trzymać. Byśmy potrafili wiedzieć też, że bez względu na to, w jakiej sytuacji znajdujemy się, zawsze możemy wiedzieć, gdzie możemy się odwołać, w którą stronę możemy podążać. I nie ma takiej chwili, nie ma takiego miejsca, w którym nie moglibyśmy się modlić i nie moglibyśmy się radować, bo nasza radość i nasza modlitwa jest w Jezusie Chrystusie. Czy możliwe jest więc to, by zawsze się radować i bez przystanku się modlić? Drodzy, to jest wyzwanie, ale można powiedzieć też radosne wezwanie. Nie takie, które ma nas powalać i pokazywać, że nie potrafimy, ale takie, które każdego dnia ma nas zachęcać, by na nowo próbować, na nowo stawać się chrześcijanami. Bo każdy dzień, bez względu na to, jaki jest, jest dniem, który możemy przeżywać w obecności i dla Jezusa Chrystusa. Bo każdy dzień, bez względu na to jaki on jest, jest dniem, w którym możemy na nowo zacząć naszą przygodę z modlitwą. Zachęcam was do tego. Przeczytajcie nie tylko ten fragment listu apostoła Pawła do Tesalnicza. Czytajcie każdego dnia Boże Słowo. Niech ono was prowadzi i niech ono wam pokazuje, co jest, a co nie jest możliwe w Jezusie Chrystusie. Zostańcie z Bogiem.